Hej, hej, dziś w Szarywana lecimy na poważnie. Mocny i lubiany również w Polsce klub z Londynu i prośba o nowe suby z dzwonkami, łapki w górę i od was, i od znajomych. Oto Chelsea. Chelsea powstało w 1905 roku i to dlatego, że stadionu Stamford Bridge nie chcieli kupić przedstawiciele Fulham. Zresztą od powstania nie przenosili się ze Stamford Bridge, a 82 905 widzów z 1935 roku to wciąż ligowy rekord liczby kibiców na angielskim klubowym stadionie. Przed 2004 rokiem jedno mistrzostwo Anglii, po 5 kolejnych. To się nazywa efekt Abramowicza. W 1936 roku Chelsea zagrało z Wisłą Kraków z okazji 30-lecia Białej Gwiazdy. W sezonie 2009-10 Chelsea została pierwszą drużyną w historii Premier League z ponad 100 goli w jednym sezonie. W Chelsea gra oczywiście najdroższy bramkarz świata. Za Kepę ekipa z Londynu zapłaciła Athletic Bilbao aż 80 milionów euro. Najlepszym strzelcem w historii klubu jest jego obecny trener Frank Lampard, łącznie zdobył 211 bramek. Do Chelsea należy m.in. rekord największej ilości spotkań z rzędu bez porażki w angielskim futbolu 29 i spotkań bez porażki na własnym stadionie 86 meczów. Chelsea jest jednym z pięciu klubów, które wygrały trzy najważniejsze europejskie puchary i jedyną drużyną z Londynu, która wygrała Ligę Mistrzów. Jedna ze zwycięskich piosenek kibiców Chelsea to Celery. Często towarzyszyło mu symboliczne obrzucanie się fanów selerem. Niestety od incydentu z czeskim Fabregasem w 2007 roku jest już zakaz wnoszenia warzyw na Stamford Bridge. A to dość zaskakująca koszulka Chelsea z mojej kolekcji, bo jeszcze sezon 2006-07 to trikot wyjazdowy Ambro z logo klubu, sponsora, producenta technicznego i przypinką potwierdzającą autentyczność. Wyjątkowo ciekawe jest tu też to, co zobaczymy od środka kołnierzyka. To pięknie odwzorowana część herbu klubowego Chelsea. Jeśli na was też robi wrażenie i już nie możecie się doczekać kolejnego super odcinka Szarywana, walcie śmiało w suba z dzwonkiem i udostępniajcie mój film, gdzie tylko możecie. Dzięki za pomoc i na razie.